Możemy też sprawić, że poczuły się bardzo komfortowo robiąc coś takiego. Zaczynacie z rodzicem, który robi coś takiego, bawiąc się w motorówkę. A po jakimś czasie dziecku daje się trzymać przez chwilę w ten sposób samo. Ale nie każemy dziecku kopać nogami, bo co się dzieje, kiedy dziecko zaczyna kopać nogami w tym wieku?